Witajcie. Dzisiaj Wam pokażę, jak powiększyć pojemność słowetnego w jakiś sposób Smokimizera CS3. Jedni go lubią, drudzy go nie lubią, to jest rzecz gustu. A ja pokażę, jak doczepić do niego likwidator. Jak zrobić tulejkę, pokazywałem w swoim poprzednim filmie. Tutaj mamy krótką matową. Słowetny Smokimizer CS3. Żeby do niego namontować tulejkę, moglibyśmy rzeźbić w nim otworki i takie różne rzeczy, ale dzięki tej końcówce anteny, która ma szerokość średnicę 9 mm, wybijamy gumki, mają taki sam otwór oczywiście i znakomicie będą trzymać nam przycięty Smokimizer. Za chwilę wytnę z niego środkową część, pozostawiając to, co nam potrzebne, aby go umocować w tulejce. Posłużę się jak zwykle swoją pseudotokarką. Pierwsze cięcie, przykładam nożyk do głowicy, on mi stabilizuje cięcie. Wewnątrz przez światło widać część rurki i starajmy się jej nie przeciąć, bo będzie nam potrzebna, aby połączyć dolną część z górną. Jak widzicie, tu w środku jest właśnie część tej rurki. Element, który pozostał, to jest głowiczka z wypustem. Tutaj mamy tą słynną wiecznie znikającą gumkę do napełniania. Ona już nam w tej chwili nie będzie potrzebna do napełniania, będzie robiła jako ozdoba. Skracamy następny element. Tu w środku, Wam tego nie pokażę, a może i będzie widać, jest metalowy element, który się kończy i jeszcze jest kawałek plastikowego. Ważne, żeby nie wciąć się za ten plastikowy, czyli tniemy zaraz za tym plastikowym elementem. Jest to istotne, ponieważ tutaj jest cały element odpowietrzający. Jak się przetniemy nie tam, gdzie trzeba, będzie nam się lało. Znowu podpieram nożyk, po głowicę będzie prowadził. Trochę palce się nagrzewają, ale myślę, że można to wytrzymać. No i mamy dwa elementy. Jak widzicie, udało mi się wkroić nieco za ten plastikowy element. Co dalej? No generalnie to już prawie koniec. Pozostaje nam tylko połączyć to wszystko. Jak to lubi, można to trochę roztapierzyć. Wymaga to trochę wysiłku z racji tego właśnie, że gumki mają
Więc na mniejszą średnicę dobrze trzymają, ale za trochę ciężej wchodzą. Myślę, że to na plus. Składamy drugą część. Napełniamy odchylając tą gumkę do góry. Dlatego wcześniej mówiłem, że szybko znikająca wszędzie gumka nie będzie nam już potrzebna i będzie robiła za ozdobę. Napełniamy. Jak słyszycie, mam zabezpieczony komputer. Następne tankowanie można wykonać już poprzez igłę włożoną między ściankę tulejki a gumkę. Zakładamy dripka. Skręcamy sprzęt. Akurat to próbuję na Bogue Revolution 2.1, ten udoskonalony. A oto efekt. Smak, dym. To zależy, co kto lubi. Pokazałem Wam, jak to zrobić. Na was montek.